Manu, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Humankind. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek. No i co? No niestety upadamy. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek, bo wątpię, że będziemy mieli szansę się tutaj odkuć. Ale kto wie? Jedyne co nam zostało to ta wyspa. Jesteśmy wasalem niestety tutaj Syjamczyków. Nienawidzimy ich z tego co rozumiem. Są naszymi tyranami. No i pewnie prędzej czy później stwierdzą, że jednak te tereny im się też należą i też je zajmą. No ale jest jak jest, panowie. Musimy przetrwać, mamy jakieś wyspy, na wyspach się łatwiej bronić. Trzeba myśleć pozytywnie. I są to moje pierwsze słowa, które dzisiaj wypowiadam, także wybaczcie mi na samym początku. Tworzymy kopalnię żelaza, tworzymy nowe kopalnie, będziemy z tego zyskiwać fundusy, będziemy robić dzielnice badawcze, żeby szybko wykonywać jakieś technologie. I kto wie, może się uda jakimś cudem wynaleźć bombę atomową przed moimi przeciwnikami i zmiażdżymy ich w pół. Raczej mało prawdopodobne, ale istnieje taka szansa. Pokażmy, zobaczmy w ogóle, jaka tutaj nowa zasada jest. Tolerancja religijna. Jaki jest stosunek imperium do innych religii? Plus 3 wpływu na terytoria, jeśli terytoria wyznają religię państwową. Plus 5 wiary na terytoria. Dodaje nowe roszczenie wobec imperium z inną religią państwową. No to mi się podoba, tylko wrogość. Jesteśmy wrogo Hi there. nastawieni do Your innych damn religii, history ale is Ivan the będziemy Tonic. mieli jakiś casus belli, jeżeli na przykład będziemy chcieli zaatakować kogoś. Też na Scum, razie to nikogo nie lads. mogę atakować, bo jakby nie ma, wasal nie może sobie tak to z dupy stwierdzić, że on atak przeprowadzi. Dobra, następna tura. Ustawiłem sobie fajne skróty klawiszowe, że po spacji na przykład skipuje tury, tak jak jest chyba w cywilizacji, z tego co kojarzę. No i spoko, to działa. Nie muszę czekać, będziemy mogli w miarę i zwracać na to uwagę. Wystarczy spamić pasy i będziemy w miarę tutaj sprawnie przechodzili do następnych segmentów. Dobra, kopalnia żelaza jest. Może to sprzedamy. Żelazo, już zaczynamy zyskiwać punkty, w sensie punkty siano zaczynamy zyskiwać. Reformacja zakończona, twoje imperium wyznaje. Aha. A, no dobra. To zmieniamy religię jednak. Jesteśmy wrogo nastawieni do innych religii. Dokąd prowadzisz ludzkość? Znak zapytania. Władca Szwedzi. A, on teraz ewoluował na Szwedów. Wkracza w ostatnią epokę. Gdy dojdzie do któregoś z poniższych wydarzeń, imperium z najwyższym wynikiem. Kurwa, i skipłem. Poczekajcie. Ta rozgrywka zakończy się, jak on przejmie i zwasylizuje wszystkich. No, dużo mu nie zostało. Zostali mu brązowi i czerwoni, to jest jedyne kraje do podbicia. Wszystko, każdy inny kraj jest przez niego władany, więc no trudno. Coś obawiam się, że przegraliśmy, ale dogramy to do końca. Nie jesteśmy tacy. Nie lubię grać takie rzeczy do końca, nawet jeżeli zostało mi małe państewko. Sprawia mi to radość. Ty, a to kto to? Obóz, pokojowe plemię. Jak się osiedliło w moim obozie? Wydupca z mojego obozu, co wy? Znaczy z moich ziemi. Teraz mi tutaj nowe państwo powstanie, jeszcze to mi ukradną. Już chciałem powiedzieć, że wszystko chciałem powiedzieć. Ukradną mnie. Jednak gdzieś tam mój wewnętrzny patos nadal we mnie jest. I co teraz robimy? Dzielnicę rzemieślniczą. Bardzo dobrze, nawet nie wiem do końca o co chodzi z tą rzemieślniczą dzielnicą, ale super sprawa. Plus 3 fundusy, podoba mi się to. Musimy tak, musimy odzyskać siano, bez tragedia. W ogóle cokolwiek zacząć robić siano. Chociaż żywność, miasto. No my nie mamy tutaj przecież miejsca nawet na ludność, nie? No jest też przykre. Nie jestem w stanie stworzyć takiego porządnego miasta. Dobra, splądruj to. Przynajmniej coś tam siana dostaniemy z tego. Źródło pereł. Ja tutaj robię tą dzielnicę. Bardzo. Co ty gadasz, że ja dzielnicę jestem w stanie na wodzie robić? Poczekaj. Nie wszystkie. Czasem tylko mogę jakąś małą dzielnicę na wodzie zrobić. Ale tak to raczej nie da rady. Skryptorium, żebyśmy szybciej technologię robili? Czy raczej dzielnica wytwórcza? A może nie, chyba dzielnica rolnicza. A ja mogę sobie w ogóle dzielnicę rolni. A tu mogę dzielnicę, a tu nie mogę już? Aha. A, czyli nie mogę ani jednej dzielnicy rolniczej zrobić. Mógłbym tylko i wyłącznie dzielnicę
rzemieślniczą, wytwórcą. Jocie dupca, plądrowanie udane, poczman. Też mogę iść stąd? Chyba mogę wracać do mojego miasta. Miasta, to jest mocno powiedziane. A tu co to jest? A może popłyńcie tutaj? Chciałbym zobaczyć, co to w sumie jest tutaj. Tutaj wiemy, kopalnia żelaza. Ja mam nadzieję, że tutaj wydobywam to żelazo. Chyba tak. Pewnie ktoś mi je kradnie. Ktoś się odkupuje ode mnie za darmo, pewnie. Różowy. Odkupuje za darmo. Posmak. No płyńcie, płyńcie, pokaż, co tu jest. Nie wiem, czy oni są w stanie tak by odkryć. Brak trwającej budowy. Skryptorium bym zrobił, ale no niestety nie mam miejsca nigdzie. A my nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie w sumie tutaj popłynąć i się osiedlić. No tak, zapomniałem o tym. To nie mieliśmy tego kurwa czasem zrobić? Chyba mieliśmy. To zapomniałem. Dzielnica jakakolwiek? Nie no, mam tutaj jedno miejsce na dzielnicę. To jest żart jakiś. Czemu ja tu. Ty, ja wiem co. A, dobra, my musimy centrum administracyjne tutaj założyć. Dobrze, ja na pewno dobrze rozumieć. Tak mi się wydaje. I wtedy będę mógł tutaj budować nowe rzeczy chyba. Dobra, to zróbmy zakład garncarski, niech będzie. Znowu od początku, tutaj technologicznie też jest tragedia. Centrum administracyjne proszę natychmiastowo postawić w tym momencie. Mogę? No nie mogę. Oni niech tutaj robią, nie wiem, skład drewna, whatever, tak szczerze mówiąc. No nie mogę. Działanie to może kosztować wpływy. Nie możesz tego zrobić ze względu na brak odpowiedniego terytorium do zajęcia. A może tutaj muszę zbudować takie centrum administracyjne? Gdzieś tu była taka opcja, z tego co pamiętam. To jest to? Nie, to jest garnizon, port. Dzielnica, dzielnica targowa, dzielnica wytwórcza. Była taka opcja, żeby centrum administracyjne coś tam, ale to chyba odnowić. Myśmy chcieli założyć centrum administracyjne. Ale chyba nie mamy takiej opcji. No rozumiem, że tutaj nie mogę założyć jakby terytorium, no bo my już tutaj mamy jakby. To już należy do nas, tylko. No bez sensu to jest trochę, że ja tutaj nie mogę tworzyć nowych dzielnic. Bo dzielnice muszą być połączone. The competition Głupie is trochę. pitiless. If you want to be counted among the winners, you must do better. Ale frajer, nie? Musi mi przypominać o mojej porażce. Dobra, no do przodu lecimy. Spróbujemy się osiedlić obok. Mam nadzieję, że tutaj damy radę przypłynąć. Szczerą nadzieję, taka jest posiadana. Wydaje mi się, że damy radę, tak mi się wydaje. W międzyczasie co będziemy robić? Dom skrybów? Dwa miejsca na badacza więcej. No, to jest fajne chyba. My potrzebujemy więcej miejsca na ludzi, generalnie. Jakichkolwiek, szczerze mówiąc. Ale w sumie to najbardziej by się chyba jedzenie przydało. Co to daje? Plus dwa żywności na rolnika, plus jedno miejsce na rolnika. No, wydaje mi się, że jednak magazyn zbożowy na pierwsze leci, bo to takie podstawowa rzecz jest tutaj. Pojebane, że ja mam ziomków, co strzelają ze strzelb i przy okazji mam łuczników zaraz koło siebie. Jestem zacofańcem technologicznym. Nie jest dobrze. Mnie zastanawia, jak oni tu przepłynęli, ci niebiescy. Oni pewnie mają jakieś lepsze statki, bo od pewnego momentu technologicznie masz takie zajebiste statki, że już nie musisz się martwić o jakby. O tamto, czy tam dwa pola masz zajęte, czy nie masz dwóch pól zajętych, tylko. W sensie dwa pola jesteś jakby na tym. Na głębi, czy nie jesteś dwa pola, dwie tury na głębi. To możesz sobie pływać jak ci się podoba żywnie. Dobra, i tutaj teraz to pójdziemy na dożywność. Plus 5 żywności na konie. Dzielnice rolnicze. Nie, nie, raczej nie.
Może kuźnia. Coś, co mi da ludzi przede wszystkim, chyba. O! Może to. Zakład rzemieślniczy. No i koniec tury. Dobra, i tutaj musimy przepłynąć na... Tam musimy przepłynąć, taki jest plan. Koniec tury. Powinniśmy chyba dać radę, prawda? Tak jest. Mamy to. Przejdź do nowej epoki. Wybierz teraz. Okej, okay, możemy nadal pozostać Frankami, ale możemy zostać Holendrami. Będziemy potęgą morską. Dostaniemy magazyn. No raczej... plus jeden funduszy na ludność na wszystkie miasta. Kurde, to... ale ja mam jedno miasto. No niestety. To za dużo nie zyskam, pitosu. Plus jeden żywności na eksploatacja. O, poczekaj, bo to było ciekawe. Ja bym chyba potrzebował dość dużo żywności, chociaż... Kurde, nie wiem, bo z drugiej strony... Nie wiem. Rotiskenrakechte. O kurwa. Możemy stworzyć uprawę trzech sióstr. Plus pięć żywności na do przełączonych terenów. No fajne chyba, ale... Plus jeden wpływ na dzielnicę. Może coś z nauką. Żebyśmy technologicznie stali się bogami. Zresztą nie ma sensu, jak ja będę przegrywał w epoki. No tutaj niby jest coś jako... tego. Jeżeli chodzi o naukę, ale... A to już wybrane jest, tak? No to nie zostało mi dużo. Albo tego. Albo Polacy! Albo Wenecjanie? Albo Polacy, a Polacy co mają? Fortyfikacje, oczywiście, husaria. Nie, nie, może Polaków nie, Mongołów? No, a, to są Mogołowie. Nie wiem, czy to samo są Mongołowie. Możemy też Mingiem zostać. O kurwa, rakietami strzelają. Ciężka broń, podoba mi się to. No ale z drugiej strony ci mi dają jakieś fajne żywności. Nie wiem, wezmę tych. Irokezów. Przechodzę kurwa na tryb plemienny, nie? Geography, cartography, algebra, optics, astronomy. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. A stable, successful, ecologically pragmatic culture. There is something to be said for matriarchies. Nie ma tak kobieta u władzy? A co, ja zmieniłem płeć? Nie no, nadal wyglądam jak samiec. Może już mniej alfa, ale... ale samiec. Zieleńsze państwo. Pastwiska. To działanie powiązania kultury oparte o agraryzm. Zapewnia możliwość wykorzystania swoich punktów wpływu do podsycania migracji, wykradając ludność z przyległych terytorium. Zieleńsze pastwiska stają się dostępne po wypełnieniu wskaźnika powiązania. Szybkość wypełniania wskaźnika zależy od nadwyżki żywności, czyli żywności pozostałej po wykarmieniu ludności. Wybierz miasto za pomocą lewego przycisku i aktywuj zieleńsze tutaj pola pastwiska. Okej, rozgrywka skupiona na wzroście gospodarki. Ciekawe bardzo, otrzymuje 5 stabilności. Nie wiem, kliknę to. To wydam 220 punktów wpływu, to jest nic praktycznie. Chyba mogę to zrobić. Aj, dostałem ludność normalnie. Ty, zajebiste w sumie. Mogę to spamować? Nie. Niestety nie. Ale spoko chyba. Tak mi się wydaje, że całkiem to było w porządku. Możemy uprawę trzech sił zrobić. No niestety tutaj nie mamy żadnej fajnej dzielnicy, gdzie postawić to. Ale wydaje się spoko, możemy iść teraz w rozwój. Przez to, że jesteśmy się tutaj wasalem, no to możemy właśnie przez to sobie skupić się bezpośrednio na rozwoju. I kto wie, może jeszcze uda nam się w tej serii wygrać. Chociaż byłby to jakiś cud, jest 1930 rok naszej ery. Raczej się nie uda. Mogę jeszcze jeden posterunek gdzieś stworzyć? Chyba mogę. Ja bym tu zajął wszystkie lądy.
Wrogowie Imperium. Twoje Imperium zostało zbudowane na konfliktach, to prawda. Jego historia jest pełna wielkich wojennych dokonań i bitew. Nieprawda. Nowa epoka niesie za sobą przełomową broń oraz przełomowe odkrycia. Musisz dobrze zastanowić, jak traktować podbitych wrogów. A po co mam? Przecież ja i tak nikogo nie podbiję. Antyimperialność. 20 nastroje wojenne. Wzrost po wygranej bitwie na Imperium Mocarstwowe. Plus 10 nastroje wojenne. Wzrost po wygranej bitwie na relacja. Nie wiem, idę w antyimperializm. Jednak zmieniam zdanie z tym pozonek. Jednak idziemy w wolność, idziemy w postępowość, idziemy w świat, idziemy w... A tutaj akurat nie wiem, co idzie. Zmieniam jednak punkt widzenia na świat. Do you seek moral or practical superiority? Lecimy nowe te założyć. Nowe posterunki. Oni na szczęście nie mogą posterunków nowych założyć. A nie, w sumie mogą, to ja nie wiem, czemu oni to nie zrobili. Nie wiem, chyba nie czuli wystarczająco dużej presji, tak mi się wydaje. Przez to, że my czujemy teraz presję, to właśnie raszujemy to. Oni myśleli sobie, że na chillko sobie pozakładają miasta i będzie zajebiście. No to się zdziwią. Mogę tu założyć. Wolałbym gdzieś tutaj założyć z tego względu, że... wydaje mi się, że wtedy obejmę jakby całościowo tą mapę. Może tutaj? Spróbujmy. Wtedy też zajmę cały ten region, tak mi się wydaje. Oka. No, to źle mi się wydawało w takim razie jednak. Lecimy dalej. Ale jedna tura tylko na założenie. Szybciutko. Beznadziejne miasto. Nawrócono na nową religię. Opracowana konnica. Świetna sprawa. Posterunki zagraniczne. Co to mi daje? Tłumienie. Minus 10% dla kosztów wszystkich jednostek. Wszystkich zasobów funduszy. W ramach handlu. Władza imperialna. O kurwa, taktyki oblężnicze? Nie, chyba władza imperialna. Weźmy to, zróbmy. Dobra, i mogę to stworzyć z tego miasto. A zatem zróbmy z tego miasto. Szybko poszło, ty. Dobra, i lecimy dalej, no. Zakładać mi proszę miasta, a tutaj... tutaj mi proszę natychmiastowo uprawę trzech sióstr zbudować, bo to w sumie jest chyba najważniejsza dzielnica. Najwięcej nam da. Cyk. Prześladowany ogień. Pomimo napływu Zaratusztrian i wznoszenia świątyń ognia, życie w mieście Parisius, nie wiem, dzisiaj jestem jakiś upośledzony, nie jest łatwe dla wyznawców tej religii. To mi da 25% wiary, a to mi da 25% stabilności i minus 25% przemysłu. No to chyba to. Chciałbym boostować chyba moją wiarę tak generalnie. Tak mi się wydaje, że to jest rozsądne. Dobra, założyłem w końcu... O, założyłem! I mogę zrobić z tego w ogóle osobne miasto. Ty. A ile możemy mieć miast? No, kurde, niedużo właśnie chyba. Nie, gdzieś tu powinno być napisane. 5 możemy mieć w sumie. Ty, to zróbmy tu miasto. Ty, dobra, a moje imperium się chyba odbuduje przez to, że... czerwoni są zbanami i nie zajęli jeszcze całego terytorium. Jest szansa, że powrócimy. Że się odbudujemy. Odkujemy. Stary skarbiec. Elegancko, dobra, i tu możemy kolejną jakby tego, kolejny posterunek postawić. Jak najbardziej, na szczęście mam mega dużo tych punktów. O, tu jest chyba fajna miejscowa. Punktów tego, punktów wpływów. Także możemy teraz szaleć chyba. Tutaj niestety nie ma co za bardzo robić, to jest przykre. Ale jest jak jest. Zróbmy obory. Szkoda, że to jest moja stolica, bo trochę marna ta stolica, ale... ale kij. Odległa metropolia. Zakładanie miast w obrębie własnego kontynentu to trudne przedsięwzięcie, jednak jest znacznie prostsze niż zakładanie ich na odległych brzegach. Pory roku, klimat, przyroda, rośliny stanowią podstawowe pożywienie. Wszystko jest tam obce, nie mówiąc już o mieszkańcach, wywodzących się głównie z miejscowych ludów. I mamy nowe tutaj postanowienie. Nakłada status służalcze na podbite miasta. Zwasalizowane kolonie. Odległe miasta powinny rozumieć, że pracują dla ojczyzny?
O kurwa, ile to kosztuje? To jest 25 stabilno. Łe, nie stać nas, tak czy siak. Może kiedyś o tym pogadamy. No trudno, na razie nas nie stać, nic nie zrobię. Oczyszczenie ruin możemy zrobić tutaj. Nie, myślę, że idziemy w to. No w przemysł i w dzielnice rolnicze chyba, nie? Generalnie na początku. Tak mi się wydaje, że ja generalnie w kij za mało w poprzednich rozgrywkach inwestowałem w dzielnice. One są turbo ważne. To jest pierwsza sprawa. Bo miałem po raz pierwszy okazję zagrać sobie w jakąś grę poza nagrywaniem odcinków i tak dalej, bo zazwyczaj tego nie robię. I no i tak zauważyłem, że właśnie no nie za bardzo się tutaj Reduta, to miejsce zamieszkuje brutalne plemię, zgładzić. Zauważyłem, że właśnie mega się tutaj opłaca tworzyć że mega się opłaca tutaj tworzyć nowe dzielnice i tak dalej. Wszystkie dobre rzeczy mają swój kres. Wszystkie pozostałe imperia poza jednym są wasalami wobec Imperium Władcy. O kurwa, czyli został jedna ta została, jeden kraj. Łe, no dobra, no nie mam szans, niestety przegraliśmy, zostaliśmy zniszczeni. Nawet, no już się nie odrobimy. Zostaliśmy tak zwanymi... No, zjadł nas, gościu. Zjadł nas, niestety. Jest jak jest, mogę to też rozwinąć miasto, ale tego bym nie chciał, szczerze mówiąc. To co ja bym zrobił, to ja bym sobie przyłączył... właśnie. To miasto i do tego centrum administracyjnego. Tutaj jest bitwa, mamy małe szanse niestety. A to dziwne, bo oni mają jakieś gówna średniowieczne. A, my mamy jeszcze łuki. No to, to racja akurat. Dobra, to wycofka. Raczej bym tego nie wygrał, chociaż może technologicznie bym ich zmiażdżył. Ciężko mi powiedzieć, jak to działa. No tutaj nie zawsze w tej rozgrywce chodzi o punkty. I tu jest jeszcze miejsce, do którego chciałbym się udać. Zwasalizować to miejsce. Więc to dobry pomysł. Uprawiać obfite miasta, miejscowe słońce. Gut zbiera straszliwe żniwo w odległym mieście. O kurwa. To plus 15 żywności. Czemu? Faktycznie jest gut? Nie, no nie ma. Wystarczająco wysoka jest tutaj żywność, produkcja żywności. Jest gituwa, jeszcze będziemy tutaj rozwijać to miasto. No ale i tak, sadek, czeka nas nieuniknione, to by tak denerwuje. Ty, a oni, no właśnie, oni mi tu nie spalą wszystkiego, co ja tu mam wokół siebie, miasta? Nie podoba mi się tak, jak oni tutaj krążą. Dobra, no i co, możemy w sumie porobić tego, nie? Kopalnie. Powydobywać tu wszystkie te rzeczy. Widzę, że trochę tutaj tych rzeczy mam do wydobycia, więc poróbmy te kopalnie. A tutaj zróbmy później. Biuro celnika, niech będzie. Ty, a może ja mogę... Poczekajcie, bo skoro tu jest chyba dzielnica rzemieślnicza, to ja bym nie mógł o tej dzielnicy rzemieślniczej coś zbudować? No nie. Może jakbym wybrał Wenecję, to bym mógł sobie takie robić. Na wodzie. Dzielnicę. No nic, nie da rady tutaj. Ale warto było spróbować. Zmiana nastawienie to Imperium teraz inaczej na ciebie patrzy. To znaczy jak? Protekcjonalnie. Wyjebango. Nic na mnie zrobią. Tylko tych się gości obawiam, że mi zaraz ganga zrobią. Napadną na miasto. Nie wiem, czy oni mogą napadać na miasto? Czy to oni po prostu będą tutaj w kurwie wszystkich? Ale... ty, oni mi plądrują miasto, ty! Cofka! Nie no, już tak daleko jestem, żadna cofka, zartowałem. Ty, stworzyć armię jak najszybciej. No, skurde blaszka, no już tak dobrze idzie to zawsze, jazda. Łucznicy, co będzie najlepsze? Wydaje mi się, że... Ale mam gówno jednostki, co jest grane w ogóle? Czemu ja mam takie beznadziejne jednostki? Rzymianie to są najlepsze jednostki, jakie mogę zrobić, ale syf. W ogóle 6 tur się je robi. I ocie dupca. A sojusznik mi pomoże? Znaczy wasal? Też niekoniecznie. Ktoś czuje, że niekoniecznie. Dobra, lecimy. Najwyżej synowe centrum administracyjne założymy.
Gazu, tam trzeba założyć nowe miasto. A, znikli. Dobra, to nie róbcie Rzymian. Powinno być raczej ok, jak znikli. Złoto. Wydobywajcie. No tutaj już takie jest klikanie ciągle i właściwie tego samego. Jak już się nauczysz grać w tą grę, to jest bardzo ciężko tłumaczyć, co robisz, z tego względu, że już robisz większe rzeczy automatycznie. Tak jak ja teraz klikam, to już totalny automat, nie? Tylko widzę koniec tury, klikam spację, już ciężko się komentuje właściwie, co tu się robi. Rozpoczęto przyjmowanie kultury. Co? Jaka ta linia wejdzie, coś tam? A to nie moje miasto, to ta linia. Talitha. Ja nie wiem, czemu mam tu napisane. Chyba, że to moje miasto, tylko nie wiem. Tylko nie wiem, że takie mam. W ogóle popatrzmy na kontynent. Jest tu jeszcze jakieś miejsce, w którym mógłbym się osiedlić? Teoretycznie tutaj, no nie? Nie wiadomo, co tu jest, ale potrzebowalibyśmy jakichś zajebistych statków, żeby to odkryć. A i tutaj jeszcze mogę taki mały wypierdek zbudować. Jakieś miasto mini. Idealnie by pykło 5 miast, limit. Brak trwającej budowy, niedobrze. Proszę tu zbudować coś. Dzielnice może już nie. Możemy tutaj jeszcze coś możemy coś wydobywać jeszcze. Pyk. Także prosiłbym, cyk, cyk. Towary luksusowe to są. Ogólnie towary luksusowe dają mega fajne boosty, także. Pokój Worf. Tych nie atakujemy na razie, nie ma po co. A, w ogóle. A, poczekajcie ty. To są osobne jakby tego. To są osobne tutaj. Takie małe państewka, które w teorii moglibyśmy zaatakować. Moglibyśmy rozjebać Szwedów. Za potop. Patriotycznie. Ty, to nie jest takie głupie. Chociaż pewnie jedyne, co rozjebałbym sobie w takim ataku, to psychikę. No, tak się obawiam, żebym stworzył 14 jednostek i by było fajnie, jakby się to wszystko zakończyło moją srogą porażką. Jeszcze by mi miasto przejęli. Pewnie tak by się to skończyło. Ale jeżeli jakimś cudem jeszcze żółci będą walczyć z różowymi. A, oni sobie tu nowe miasto zajęli, ty. A tu bitwa jest jakaś. Ty, co tu się dzieje? Bitwa, broń swojej flagi, wycofaj się. A, ubiegli mnie gagatki. O kurwa, no to tutaj, chociaż tu miasto jedno. Proszę. Ale syf. Dobra, tu buduj to. A, i możemy tego, zbudować sobie zieleńsze tego. O kurwa, i teraz nie mam żarcia już. To zrób jednostkę jakąś. Niech będą to ziomkowie, co będą na koniach, bo oni wszyscy. Bo z 5 takich zrobimy nawet. Ej, można im tu zmieniać w ogóle fokus, to spoko, też odkryłem to niedawno. No, nie wiem, czy w ogóle dokończyłem tą myśl, że mówiłem, bo dzisiaj taki zakręcony jestem. Mówiłem, że tego. Że miałem okazję pograć właśnie poza odcinkiem i poza streamem i tak dalej sobie w tą gierkę i mega dużo się nauczyłem. O co tutaj chodzi? Znaczy mega dużo, no trochę się nauczyłem, tak? Kolejna tutaj kolejna wiedza wpadła do mnie, do mojej głowy i myślę, że mogę ją wykorzystać w tej rozgrywce. Jak na przykład właśnie dużo dzielnic trzeba budować, tak mi się wydaje. O kurwa, nie, tylko nie brązowi. Nie, no ubiegli mnie brązowi, rozumiesz? Brązowi. Ale chuje, nie? Kurwa, i tam też mi ubiegli brązowi. Nie no. Nie, to porażka jest akurat. Ale chuje, nie? A tu mogę? Transport lądowy. Nie no, a tu to kto niby to zajął? Stop, lądruj, nie wiem, to na razie sobie pobiegamy. Co to za bitwa jest? Kurde, chyba mamy szansę. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo, tak jest. O, ale straciłem 4 jednostki. No to petarda, to teraz sobie nic tu nie zrobię. Ja pierdolę, no nie no. Zawsze ja, nie? Już było tak blisko, że mogliśmy założyć nowe miasta.
Chociaż kilka założyliśmy, więc spoko, ale mogło być trochę więcej. Róbmy na razie dzielnice rolnicze, chociaż... A nie, tak, dzielnice rolnicze, bo ja chyba tego... Tych uprawa trzech sióstr myślałem, że mogę robić w nieskończoność, ale chyba niekoniecznie tak to działa. No niestety, no. Ale chujowa, nie? Nie podoba mi się to. Możemy chociaż azyl chyba tego splądrować. Staniemy jakiś pitos. Dobra, 120 goldo. And what will you do with this power? Moje imperium i potęga XT. Nie wiem. Idźmy im plądrować rzeczy, bo nie wiem czy tu mam co innego robić. Mogę im wykarczować las. Albo napaść na tego, nie? No to ich miasto, ale no zniszczą mnie, nie ma szans. A można spróbować. Tutaj jest jakieś nowy event. Przynoszę wam parę. Wynalazczyni poddana w swojej ojczyźnie ostracyzmowi ze względu na wyznanie przybyła do mnie. Możemy ją odrzucić. Możemy ją wykorzystać. 20 nauki dostaniemy. Wymuś wybór, otwartość dla zasady tolerancja religijna. Nie wiem, wykorzystajmy ją, dostaniemy nauki. Sporo. To nam się przyda do technologii nowych. No i co? Spróbujmy im oblężnie... O! Ty! To takie łatwe było? A, bo oni se popłynęli dalej, dzbany. Dobra! Twórz jednostki, szybko! Mogę? Nie mogę, bo nie mam tu ludności. Twórz mury! Nie wiem co mam tworzyć w sumie. Nie, chyba dzielnica będzie najlepiej na razie. Ta uprawa tych trzech coś tam. Dobra, zróbmy tutaj. I do miasta, bronić miasta. O kurwa, już idą do mnie. Cofają się w kuzeni. Ty, to ja nie wiedziałem, że tak łatwo można im przejąć miasta, jeżeli kogoś nie ma w tym mieście. A to ciekawe, ty, to spoko, to zaraz mamy 4 miasta. Git. I my sobie tu możemy to pozajmować w sumie wszystko. Tylko musieliby nie być jakby na swoim terytorium, aby je opuścić. Dobra, i tutaj co robimy? Co to jest? Dzielnica rozrywkowa, 2 wpływów. Raczej nie chcę tego. Jeżeli chodzi o wojsko, to może na razie też nie. Dom skrybów. O, może jakąś dzielnicę naukową byśmy zrobili. Chyba nie takie głupie generalnie. O, plus 7. Ale minus też niestety jedzonko tutaj by było. To może tutaj taką sportową dzielnicę naukową. W ogóle trzeba tu bardzo patrzeć, no właśnie. Tutaj na przykład nie mam wystarczającej żywności. I niestety mi nie wzrasta ludność. A nie mam wystarczająco dużo miejsca na ludność. Dlatego mi nie wzrasta. No dobra, to możemy stworzyć jakiś gości, co jeżdżą na rydwanach. Czy tam na czymś innym. Na koniach po prostu. Żeby trochę zredukować, powiedzmy, tą ludność. No i tutaj się bronimy. I tuwa. Brak trwającej budowy. No trzeba tutaj eksploatację wykonać matki ziemi. O, plus 7 nauki z tego dostaniemy, spoko. No jakiś tam goldzik. Ty, mam wrażenie, że mega się odkuwamy ogólnie. Jakbym to jeszcze chwilę pograł, to bym zmiażdżył w pół wszystkich. Jesteśmy czwartym największym imperium, nie? Jest tak najgorzej, jeżeli chodzi o punkty sławy. To w sumie nie wiem, czy to... to bo te punkty sławy jakby są też z kiedyś, więc tak niekoniecznie. I w ogóle ci. Te ziomki. Jak oni się nazywają? Szwedzi. Szwedzi już w garniturze, chłopie z flagą, ty. A my jak trollodyci, nie? Cynich. I osie grincem. To już wiem, co dostawałem tak na dziurcko. Ta, to technologicznie nie jest dobrze, nie? Technologicznie nie jest dobrze.
Tu też bym w ogóle zrobił chyba jazdę konną, a nie mogę, czemu? Nie możesz tego zrobić zbiór, a bo ja tu mam całą armię. Przenieś. Ale by mnie rozjebali ci Szwedzi teraz tak swoją drogą. Oni tam karabiny, ja chłopie Indiańcami, nie? Z dzidami. No, przynajmniej dowiedzieliśmy się czegoś w tej gierce. Najważniejsza jest technologia, to trzeba przyznać. Najważniejsza jest technologia. Bez technologii, no rozdupcą mnie w 5 sekund, nie? Nie ma co po prostu o tym dyskutować. Wjechaliby mnie i zmierzyli, jeżeli by chcieli tak naprawdę. Dobrze, że nie chcą akurat. Ale jeżeli my teraz będziemy jakby rozwijać swoje pobliskie okolice i różne tutaj, różne miasta, to później jak wejdziemy na nową epokę, tak jak on tutaj ma, czyli tą epokę najnowszą, w której aktualnie żyjemy, no to będę miał fajnie rozwinięte miasto i myślę, że będziemy mogli się bić jak równy z równym. W miarę. Dobra, na to dzielnicę bym szczerze mówiąc zrobił. Chociaż może ta inwestycja w tą infrastrukturę. Niech będzie. Tu mamy to połączone. A, w ogóle musimy... A nie, tu wydobywam, tak? To żelazo. Wydobywam, dobra. Dobra, to kończmy tury. Wszystko jest git. Opracowano taktyki oblężnicze. Nie no, ale wstyd, że tamten mnie tak napierdala, jak kuśników wynajduje. A tamten już w garniaku sobie chodzi. Niech będą te posterunki zagraniczne. Whatever. Ja bym generalnie najchętniej nazbierał armię im tutaj. Ich tutaj zaatakował. To też są Szwedzi, ale to są jakby inni Szwedzi. W sumie. A, ale oni już są z tej epoki, oni mają karabiny, kurwa. No to ja sobie nie mogę jednak zaatakować pewnie. A tych? Może tu ktoś jest zacofany jak ja. O, oni są zacofani jak ja. A nawet i bardziej. To moglibyśmy chyba tych zaatakować. Sis. Tylko dużo armii ma. Musiał nazbierać sporą ilość armii. Ale może by była. Istnieje szansa na to, że ich tutaj przechwycimy. Tak jak mówię, no musimy dużo armii zbudować. Czemu by nie? Ja jestem gotowy, tutaj mam wojowników gotowych. Już płyną na kontynent tamten. Jeszcze jedną armię możemy zrobić. W sumie dużo mam wojska, tylko zacofane jest to wojsko, ale dużo jest. A tutaj co robimy? Magazyn zbożowy. Dobra, tu niech się robi na razie. Inwestujemy w przemysł, niech będzie. Wy macie czekać. Tolerancja religijna, otwartość, plus 3 wpływy na terytoria. Dobra. Zwiększy się moja bliskość ideologiczna. Pierdolę tą bliskość ideologiczną z tamtym ziomem. Armia zgubiona na morzu? Kto? Kto się zgubił na morzu? Nie wiem, kto się zgubił na morzu. No ci nie. Ci wyglądają na całkiem niezagubionych. Na razie przynajmniej. Raczej nie o tych chodzi. O kurwa, ale nie, dobrze zrobiłem. O, ale było blisko, żeby zginęli niestety. Ty, a może ci moi wasalowie mi dadzą tego? Technologiczne rzeczy. I mnie zboostują trochę. Mogę o nich prosić? O nich? Traktaty? No, niekoniecznie widzę. Dobra, gazu na ląd przede wszystkim. Gituwa, ci przeczekają, ci... O, kolejna armia, dobra. Jeszcze chcemy armię jedną zbudować? Kurde, chyba jeszcze chcemy, tylko weźmy teraz zwykłych ziomków na przykład. Zwykłych Rzymian. Opracowano posterunki zagraniczne, whatever. W
Feudalizm, model kolonii, gwardia narodowa, pojawia się automatycznie, bronić miasto przed atakiem. No to faktycznie. Myślę, że Szwedzi srają w gacie, jak widzą tych ziomków. Bierę to. I next. I wy gazu tutaj, do moich, tutaj, do tego miasta. I wy tak samo, do tego miasta tutaj, cyk. Którą drogą pójdziecie? Tędy, 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 dobra. To trzeba sprawdzić, żeby zaraz mi nie zginęli na mocy. Wy poczekać, koniec tury. A w ogóle teraz mega wolno leci jakby czas. 2016 w gierce. Tym dalej w las, tym wolniej leci jakby czas. Tym dalej w las, tym wolniej czas leci. A mogę kolonię na morzu? No, nie mogę. Ma to sens. Ciekawe do którego roku jakby się tutaj rozwija. O, zanieczyszczenie jest. Znaczy... Atmosfera, zanieczyszczenie 1895. 1895 zanieczyszczeń generowanych przez Imperium Władcy Szwedzi. Główne źródło zanieczyszczeń. Czyli dobrze, tak? Czyli na razie nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia chyba. Chyba jest git. Moja Puszcza Białowieska, kiedyś to było moje. Chyba nikt nie umrze na razie. Wy poczekać. 2020. No przetrwało moje państwo, chociaż coś. Ale już leży. A nie, to było chyba jakieś osiągnięcie, dlatego lagowało. Te gry takie właśnie tego typu mają to do siebie, że one mega często lagują. Jak już osiągnie się pewien etap rozwoju. Ty, no to kolejny odcinek będzie z tego, z rozgrywki. Ja nie wiem, czy to jest ciekawe generalnie. Wydaje mi się, że niekoniecznie, kiedy dostajemy tak na dziurę. Nie wiem, mnie to fest jara takie właśnie... Takie właśnie robienie różnych rzeczy. 4, 5, chyba 6 jesteśmy w stanie jednostek w jednej armii. Takie małe przejmowanie sobie pojedynczo każdego miasta i potem odkuwanie się. I taka historia... Od zera do bohatera. Już dostaliśmy na dziurę, ale może nam się uda odkuć. Mega mnie jara, ale wątpię, że to jest ciekawe na odcinki. Tak mi się wydaje, że kurde, no niestety niekoniecznie. Co oni tak? No, gazu. Jaki jest problem? Dobra, wy na ląd, jak zejdziecie, git, stójcie, tutaj bym, no tak, tutaj robimy armię, ta armia już, ta armia co robi? Nic, czeka, niedobrze. Jeszcze jedną tutaj dorzucimy, jakąś jednostkę, wezmę konnicę, no i wy do przodu, no co jest grane z wami, panowie, rura. Oczywiście ominąć gości z karabinami, bo jesteśmy... Na koniach dzidami, tak sobie myślę, że małe szanse byśmy mieli. No i ta armia też tutaj niech płynie i tu kolejną armię robimy chyba. So I guess you decided that building an epic monument to liberty and justice was not important? Tak. Pomniki, chłopie, jak ja tu szamańskie rzeczy robię. Z moim plemieniem nadal. My nie jesteśmy, kurwa, trzecim światem, my jesteśmy czwartym światem. Ty mi pomniki jakieś kazy zbudować. Dobra, czy my mamy wystarczająco dużo armii, by na przykład po... A, już... Aha. Chciałem spytać, czy mamy wystarczająco dużo armii, by na przykład przejąć... A, tak, no, Sis chciałbym przejąć. Myślałem, że nie ma już tego, nie ma już tego miasta, które planowaliśmy przejąć. No chyba, kurwa, niekoniecznie właśnie, w tym jest problem. Wydaje mi się, że oni są mocni. Poborowi. No mocni są, bo oni strzelają, ty, a my z dzidami biegamy. No to się skończy szybko, niestety, ta zabawa moja. Więcej armii potrzeba, jeszcze więcej. Musimy porobić tej armii, ile wlezie. Nie wiem, może łucznicy. Łucznicy to chyba też nie najgorszy pomysł.
No i wygazem do przodu, nie? Szkoda, że akurat przeciwnik przez tyle tur, tyle czasu, to miejsce było w ogóle niezajęte. Nikt o nie nie walczył. Kiedy ja tam przyszedłem, to wszyscy. To wszyscy stwierdzili, że tam jest, to jest ich moment, nie? Teraz. Żeby się właśnie tam zająć i tą kolonizacją. Przydałyby się auta, to pewnie szybciej bym się poruszał po mapie. Czy my robimy armię? Znowu? Kolejną? Chyba tak. Chyba full investment w armię robimy. Mega dużo tutaj tego, ludzi jest. Ja nie nadążam zrobieniem armii, już mam nowych ludzi. Spoko. Armia zgubiona na morzu? Która? To niby zgubiony na morzu. Znowu. Nie, to chyba nie ma. A, ci. A, dobra, dadzą sobie radę. Wy przeczekajcie. Wy czekajcie. Dobra, i teraz tą armią tutaj musimy podlecieć. No i tyle w sumie. Tutaj niestety przeciwnik mi blokuje drogę, więc musimy znaleźć jakąś inną. Szkoda niestety właśnie jest to, że oni samemu nie ogarniają sobie z drogi. To mnie wkurza trochę, że jak ja im zaznaczę, że mają gdzieś iść i ktoś im zablokuje drogę, to oni uznają, że gościu. Wkurza mnie to trochę. I muszę na nowo klikać im, żeby zaznaczyło im nową tutaj ścieżkę. Dobra, wy tu kolejna armia się robi. Wydaje mi się, że wytnę wam, jak będzie się do momentu, kiedy będzie się działo coś ciekawego i spróbujemy zaatakować, bo szczerze mówiąc, od 30 minut próbuję robić cały czas armię i to jest takie kurcze klikanie tylko jednego przycisku praktycznie i ciągle przesyłanie armii na drugi kontynent, więc widzimy się, jak zrobi się tutaj coś ciekawego. Tak, widzowie, na przyszłość inwestujemy więcej w technologię. Kodeks rycerski, ty. 2040. Turnieje mogę rycerskie robić i frankijską jazdę pancerną. To już rozumiem, co zepsułem w tej rozgrywce. Dobra, panowie, mamy 2100 rok. O, wbiłem nową erę. Wybierz teraz. Za dużo to mi nie zostało. Możemy zostać epoka przemysłowa dopiero. Irokezami. Nadal. Albo tutaj Persami. Okej. Okay. Akurat nie planowałem tego. Nie sądziłem, że to akurat się teraz bije. Będziemy mogli strzelać normalnie z giwersy. Zostajemy Włochami. Potwierdzam. The world gets larger, the cities expand, buildings reach higher and roads stretch longer. And yet, the world gets smaller as bridges unite lands. Towns congest, and railroads bring distant goods to the doorstep. W końcu mamy drogę, Anything kurwa. seems possible in this wondrous future. Though as humankind grows, the planet itself appears to shrink. Nasze dzieci w naszej ludności będą teraz mogły Even podróżować centuries after pociągami, the rozumiesz? Renaissance, Italy remains a hotbed of painting, culture, ideas, Niesamowite. and short tempers. Jest petarda, nie? Udało się, mamy to, ty. A ci w ogóle co są w ogóle? Chciałbym zobaczyć na moich I don't think wasali. you care how we survive. A, oni są jakby na najwyższym tym. Już dalej się nie da iść. Jeżeli oni są. Jeżeli chodzi o technologię. Panel zanieczyszczeń, o kurde. Ale nie jest najgorzej na razie. Jest git. Chciałbym wam przeprowadzić akcję bitewną. I pokazać, jak tu się bije i czy mamy jakiekolwiek szanse. Niby mamy gigantyczną przewagę, bo jest to przewaga na poziomie. Chciałbym zobaczyć nawet jakim, ale chyba nie jestem w stanie. O, tu będzie napisane, prawda? Pokaż mi, na jakim poziomie mam przewagę. No nie mogę za bardzo chyba. Ale gigantycznym, tak? Widzicie moją armię, widzicie jego armię, tylko problem z jego armią jest taki, że on umie strzelać, ale z drugiej strony my mamy konnicę, więc może go dojedziemy. Natychmiastowe rozwiązanie. Udało się wygrać. Cyk. Dobra.
Nie zastanawiamy się, tylko lecimy do przodu na jego miasto. Taki jest plan generalny. Zobaczymy, czy się uda. Ty, no i przyznam wam szczerze, że teraz się zorientowałem, że oni mają gigantyczne miasto tak swoją drogą. W sensie, no nie umywa się to tak jakby różowych, którzy mają całe ich tereny. To jest jedno wielkie miasto, ale jakby całkiem solidne. Spróbujmy je zaatakować. Dobra, nie wierzę, że nie mamy szans, jeżeli teraz zaatakuje. No nie wierzę po prostu. Musimy zaatakować. Wydaje mi się, że powinniśmy z palcem. Minus utracone jednostki 72. Aha. Dobra, już nie robię, kurwa, żadnej armii. No niestety, starałem się skipować tury, mamy 2200 rok, po prostu klikałem spację i myślałem, że może, nie wiem, nadrobimy coś technologiczne, albo jeszcze zrobimy coś, może jeszcze taki odcinek na końcu nagramy, jak, nie wiem, posiedzę tu pół godziny i poskipuję, ponadrabiam technologię i może na końcu jeszcze jakaś wielka bitwa i tak zakończymy odcinek, natomiast jest to koniec mojej podróży, to twoja ostatnia tura, wszystkie imperia są zwasalizowane, zapiszesz się w historii jako Czechów znamienity. No niekoniecznie bym się zgodził z tym znamienitym Czechowem. Raczej kurczę, Czechów pierdoła ty, bo dałem się ograć jak dziecko, no ale trudno. Tak wygląda stan końcowy. Chyba nie jest najgorzej. Jeżeli chodzi o technologię, to niestety jesteśmy do kitu. Teraz rozumiem, na jakiej zasadzie działa giereczka, czyli wszystkie technologie, które mamy, odblokowujemy, kiedy wbijemy epokę, czyli trzeba te technologie jak najszybciej ogarniać i później jak wbijemy już wszystkie technologie, warto jest wtedy przechodzić na nową epokę. No i generalnie inwestować właśnie w epoki i w technologię. Nie da się tego zrobić, nie da się, nawet jakbym chciał teraz, to szczerze mówiąc nie jestem w stanie chyba wbić nowej epoki, bo tu jest potrzebne pewnie bitwy jakieś. A nie, dzielnice widzę, gwiazdki. Gwiazdki rolnika? Nie, jednak nie są potrzebne bitwy. A je, są! Gwiazdki militarysty. Zniszcz następującą liczbę jednostek. Czyli musiałbym niszczyć jednostki generalnie, żeby zdobywać gwiazdki. Czy już mam to wszystko? Nie no, chyba wbiłem tutaj jedną gwiazdkę, ale to chyba teraz kolejne 105 bym musiał, nie? A nie, jedną bym chyba musiał zniszczyć. Bym kolejną gwiazdkę dostał, ale później bym musiał kolejne 30 jednostek zniszczyć. A jak się domyślacie, nie jest to łatwe. Szczególnie na przykład jakbym atakował tych Szwedów, którzy mają karabiny, to z jedną jednostkę bym mu zniszczył, a ja bym stracił 30 jednostek. Także fakt, że jesteśmy zacofani technologicznie, sprawia, że nie możemy też iść epokowo do przodu. Czyli stałbym w miejscu i właściwie nigdy by mi się nie udało tego nadrobić. Niestety nasz największy wróg, tak de facto, czyli różowy, z którym mieliśmy bitwę od samego początku, wygrał. No i tak wygląda w sumie mapa. Coś tam mamy, jakieś tutaj wyspy i tak dalej, ale no nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. Zapomniałem wam tego pokazać. Jestem rozwalony. History will not remember you as a warrior or banker or farmer. Your fame was garnered more or less everywhere. Yeah? You also gained fame from the construction of a wonder. Oh. Amazing. Congratulations on the success of your ambitions. Cienki. Ale se zbudowałem cud. Have found it difficult. History is certainly impressed. You participated in the longest war. Oh. Ciekawe. Congratulations. Under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. There may be future adventures and deeds, an even grander scope for this grand story. Regardless, you have left a great mark and answered the question. How far will you push humankind? Spoko. Fajne, bardzo fajna gra. Na pewno jeszcze kiedyś tu zajrzę. Jeszcze teraz to zagramy. Okej, wygrał ten ziomo, ale zobaczcie, jaka jest różnica technologiczna, to widać po ubiorach. No wygrał ten ziomo, bez dwóch zdań. Drugie miejsce niestety niebiescy i trzecie. No ci, co się trzymali do samego końca, ale no nie mieli szans po takiej dominacji. De facto ten różowy wygrał tylko dlatego, że ja przegrałem.
A ja? 20, Pochman! A nie, to po kolei będą podsumowania, tak? Okej, okay, epoka starożytności. Rzymianie. Dobra. Fajnie się stronę zmieniałem, tak de facto. Średniowiecze, Frankowie. Nowożytność. Irokezi. W sumie to wygląda, jakbyśmy się cofnęli w czasie, a nie do przodu poszli. No i epoka przemysłowa, Włosi. No i tyle. Do współczesności nie udało nam się dojść. A, i tutaj podsumowanie tego ziomu. To każdego będzie podsumowanie? Nie, nie, to my nie chcemy chyba. No i tutaj jak wyglądało początkowo to statystycznie, tak? Sława, żywność na przykład możemy zobaczyć. Widać, że tutaj przez chwilę była dominacja totalna genetyczna. No ale później dostajesz... później to jest bez... No to nawet już nie ma o czym gadać. Patrzcie to. No, zdominowali no. Najlepsze miasto? Onondaga. Najdłuższa wojna? Wojna z władczynią... Goci? A to moje podsumowanie, z kim miałem najdłuższą wojnę. Znalezione osobliwości 15, najtrwalsza ideologia. Interwencjonalizm. Kontynuuję rozgrywkę? Mogę grać dalej? Nie, 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 nie chcę. Dzięki wielkie za obejrzenie, widzimy się jutro. Cześć.